Dwa dni temu śledziłem Dave'a, a dzisiaj postanowiłem sprankować go i wcielić się w owce. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku będziemy trollować Dave'a tym, że jesteśmy owcą. Jak widzicie, jestem tutaj teraz owcą. Nie pytajcie, jak to zrobiłem, nie pytajcie. To jest po prostu ściśle tajne, łamane przez nie mogę wam powiedzieć. Ale to jest naprawdę super sprawa. Ogólnie, zanim zaczniemy go jakkolwiek prankować, oczywiście podejdziemy do niego, będziemy go, nie wiem, z miecza uderzać czy coś. Bo jak widzicie, teraz mam miecz i mogę uderzać kogoś albo strzelić na przykład z łuku, tu naciągam, uwaga, pum, jest strzelone, a nie widać, że ta owca cokolwiek naciąga. Więc to jest mega fajne, ponieważ on nie będzie wiedział, że to jesteśmy my i będzie można go superancko sprankować, więc to będzie mega sprawa. Zanim jednak zaczniemy go jakkolwiek prankować, zostawcie łapkę w górę. 6000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z trollowania kogoś, że jestem jakimś zwierzęciem, bo mogę być czym tylko chcecie. Czym? Naprawdę, uwierzcie mi, mogę być nawet... Nie wiem, czy mogę wam powiedzieć, że... Mogę być creeperem, tylko nie wybuchnę, nie? No, ale mogę być wszystkim ogólnie. Więc jeżeli spodobają się te odcinki, 6000 łapek w górę i znowu nagrywam odcinek, w którym jestem czymś i troluję kogoś i na kimś robię pranka. Dobra, słuchajcie, lecimy do Dave'a, bo on gdzieś tutaj powinien być. Ogólnie, powiem wam jeszcze przed tym, że gadam w tym momencie z Dave'em na Discordzie, ale jestem wyciszony, więc Dave mnie nie słyszy, ale ja będę słyszał go. Znaczy, już go słyszę, w sumie jakby się teraz odezwał, to bym go słyszał. On siedzi teraz przy komputerze, bo słyszałem, że przyszedł. Ja powiedziałem, że ZW i teraz on nie będzie wiedział totalnie, że ja cokolwiek nagrywam. Więc dobra, lecimy do niego i będziemy go słyszeć, co on tam gada, jeżeli będzie się zastanawiał, co... Ja tą owcą tak normalnie skaczę? Nie wiem, on tego nie widział, musiałem chyba nie patrzeć na ekran. Ale dobra, przyszedł obok nas. Dobra, może wydawało mi się to normalne, nie wiem. Ale dobra, nieważne. O, słyszę go. Dobra, czekajcie, wchodzę do domku. Tylko to jest najgorsze, że muszę się zachowywać bardzo naturalnie. Domek flaka. Tak górze se czyta, sam do siebie gada. Ale dobra, czekajcie, o. Kurde, co to robi owca? Wypadź stąd. Idziesz. Niech mi wypnie, dobrze, niech mi dobrze. Wypnie. Wie gdzie jej miejsce, dobrze. No dobra. Kurde, idziesz. Dobra, i to jest to właśnie, że jak owce dostają ciosa, to zawsze uciekają. Dobra, on... Idzie do szkółki. Dobra, idzie gdzieś do szkoły. Dobra, czekajcie, schylam się, żeby było, że jem sobie trawnik. Dalej, kurde, tu siedzisz, idziesz stąd. Sio stąd. Krasnal, zajmij się nią. Pilnuj jej. Krasnala zostawił, dobra, czekajcie, lecimy za nim. Biorę łuk w rękę i uwaga, strzelamy łukiem. Dobra, trafiłem. Wow! Gdzie jest ten szkielet? Szkielet? Z podpalającą strzałą? To by było raczej trudne do spotkania, ale dobra, lecimy gdzieś tutaj dalej. Obejdźmy to tu dookoła, dobra, on tam był, lecimy szybko do szkoły. Musimy szybko, ale muszę uważać, żeby on mnie nie widział, jak biegnę albo skaczę tą owcą. Czekajcie, wezmę sobie na pierwszą osobę, będzie mi najłatwiej. O, on tam idzie. Dobra, wszedł do szkoły, dobra, lecimy za nim. Dzień dobry. O, jak zawsze pierwszy. Patrz, będę stał w tych drzwiach i się patrzył na niego tą owcą. Patrz, jak mnie zauważy. Co jest, kurde? Ileż można tą owcę wyganiać? Dobra, wiem, zabijmy już. Nie zabijaj. Kurde, dobra, wypadł stąd na kysz. Już mi stąd. Idź stąd. Dobrze. Kurde, słucha się jakoś dziwnie. No nie mogę, słuchajcie. Dobra, to było bezsensowne naciągnięcie strzały. Dobre. No, on gdzieś tam siedzi sobie w tej klasie, czekajcie. Proszę pani, bo ja mam zadanie. No, pani chwilę zaczeka. Jasne, idę po kredę. Gdzie on poszedł? Poszedł na górę chyba. Ej, dobra, patrzcie, wchodzimy tą owcą do środka. Dzięki za kredę. O, będę nauczycielem owcą, patrzcie to. Mam już kredę. Kurde, ale pani się zestarzała, dobra. Ej, kreda. O Jezu, spłakałem się. Bardzo? Dobra, dał mi kredę. Pardonsik. Co to jest za bewsztyk? No dobra, czekajcie. Ja... Oddajemy nauczyciela. Proszę pani, proszę podejść. Tutaj jest narysowane na tej, kurczę, niekulturalnej ławce nieładny obrazek. Proszę mnie... Ej! Dobra, wychodzimy. Co to był za nauczyciel, kurde, jakiś nie... Dziwnie, coś... Kurde, dziwny nauczyciel. Ej, dobra, on się jeszcze nie zorientował, że to ja jestem... To... Tolerancyjny. Czemu tu jest znowu owca?
Nauczyciel czy łowca w końcu? Wypadł stąd! Co jest? Szafka. Przejście. Ty, kurde! Dobra, zawurował się, szybko zwiewamy. Idziemy stąd, idziemy do portu, On będzie teraz śledził nas, bo on będzie zastanawia się, skąd my wiemy o takich rzeczach, jako że jesteśmy owcą. Dobra, schodzimy tutaj gdzieś do portu. Dobra, ja bym się gdzieś schował i go strzelał z tego łuku. Albo bił go czy coś. Gdzie jest ktoś? Gdzie jest ktoś do zabawy? Ktoś pójdź ze mną pobawić. Chodź mi się pobawić. A gdzie on jest? Zgubiłem go. A dobra, widzę nikiego. Chodź mi się pobawić. Gdzie jest Stipson? Dobra, teraz strzelam do niego z łuku. Strzelam do niego z łuku, żeby go sprowokować. Gdzie jest Stipson, mój kolega? Gdzie on jest? Zgubiłem go. A tam jest. Gdzie jest Stipson, mój kolega? Kurde, mam wrażenie, że dzisiaj strasznie dużo owiec tutaj, kurde, chodzi. Dużo owiec, a ile lampardów? Gepard! O, nie trafiłem. Gepard! Co jest, kurde? Ahmed? Szuka tego kogoś, kto strzelał z łuku. Nie wie, że to jestem ja tą owcą. Ty, Junia. Wiesz, kto strzela? Kurde. Warto było spytać. Te, Junia. Mi się wydaje, że ty coś wiesz. Wiesz coś? Zagaduję owce. Dobra, czekajcie, udajemy, że nie jesteśmy owcą. Dziwne. Nie podoba mi się to coraz bardziej tutaj. Chyba muszę iść do psychologa. O, ile gepardów! Gepard! Kurczę, nie umiem w niego trafić teraz z tego łuku. Gepard! O, kokobąsik. Kokobąs. No przecież trafiłem w niego! Kokobąs. On się nawet zapalił na chwilę. Bounce. Dobra, czekajcie, idziemy za nim. Ale on jest taki gaduła. On ciągle sam ze sobą gada. Dobra, czekajcie, idziemy tu. Chodzę gdzieś na drzewo. I znowu go zgubiłem. Gdzie on łazi? Widzicie, Daveson jest mega dziwny, jak gra sam w Minecrafta. Ej, tam jest jeszcze jedna owca. Zaprowadzimy go do jeszcze jednej owcy i on nie będzie wiedział, która owca jest która. Tylko... nie mogę go znaleźć. A, tu jest. Davidson. Dobra, czekajcie. Davidson. Gorące. Ej, widzę, kurde! Dobra, widział, że ja strzeliłem. Idziemy teraz do tamtej owcy, nie będzie wiedział, która to była owca. To jasne, co to miał być? Co to, kurde, było? O nie, są jeszcze we dwie. Owca Terminator. Coraz mniej mi się to podoba. Nie wie, co jest. Co dobra, wydarzyło owcę tą drugą. To koniec twojego żywota, wiem, że to byłaś ty. Nie będziemy tak gestykulować. Idę stąd, oburzony, wychodzę. Frank Lampard! Ła! Dobra. Czekajcie, idziemy stąd, bo zauważył. Idzie chyba za tą. Idzie za mną. Dobra, czekajcie, jeszcze jedną owcę, proszę, znajdźmy tu jeszcze jedną owcę. Nie jestem matu, kurde, nie będzie tak jak ma być. Tak jak ma być, to nie będzie, nie będą mi zabijać owcy. Nie pozwolę na to. Nie. Dobra, schowałem się. Dzień dobry. Nie, proszę, niech mnie zabijała. Ej, dobra, bo ja... Dobra, jestem niezniszczalny, ja mam zbroję założoną, ale nie widać, jak jestem teraz tak ubrany. Dobra, to kurde, będzie mnie bił ciągle. Co to jest? Co to jest za owca? Jaki bezsens. Dlaczego dostałeś ciosu do owcy? Dobra, on już jest nawiedzony. Kurde, on już nie wie, co się dzieje, jest już walczy z owcą. Dobra. Pora zwiewać, pora uciekać stąd. Owieczko, powiedz przecie. Odwróciła się. Hej, nie atakuj. Mam ważną informację. Zobacz. Skrypcik. Dobra, kradniemy mu laptopa. Gdzie mamy laptopa? A, to z... Kurde, nie, tak jak mówisz. Dlaczego ja widzę, że mam takie dziwne stopy? Co to za stopy? Jakie dziwne stopy? Czemu tu są jakieś dziwne stopy? O co mu chodzi? Nie, musimy tutaj to inaczej sprawdzić. Zacznijmy się do jasnej... Nie, co nie? Ała! Nie, kurczę, bo mnie bije. Masowa egzekucja, koniec tego.
Ona też mnie bije, ale z czego ona mnie bije? Z kopyta? Z kopyta. No nie, pójdzie do wody, no. Ale zabawa, ale zabawa. Dobra, dobra, to jest jakaś potężna owca, ja idę spać. Nieraz idę do czarodzieja, zaraz ją odczaruję. To jest na pewno jakiś ktoś uwięziony w owcy. Nie będzie tak. Tego ma być, to nie będzie. Pani. Dobra, ewidentnie troll nam się udał, ale nie będę mu nic mówił, że robię tak, że tak go strollowałem, żebyśmy mogli go jeszcze nie raz jeszcze strollować jakąś na postacią. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie odcinka. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, gdzie może będziemy prankować kogoś innego i tak dalej. Przypominam, 6000 łapek w górę i wracuje kolejny odcinek, w którym będę trollował kogoś, jak będę, nie wiem, owcą czy czymś innym. Najlepiej jakbyśmy byli szkieletem, bo szkielet może wtedy, wiecie, strzelać z łuku i byśmy sobie strzelali albo coś innego, albo... Dobra, zobaczymy. W każdym razie to wszystko się okaże. Widzimy się jutro o 19:19. Na razie, pa pa.